W świecie polityki, gdzie władza często splata się z kontrowersjami, postać Tareka el-Aissaimiego wyróżnia się jako szczególnie enigmatyczna i niepokojąca. Były minister przemysłu i produkcji, a także wiceprezydent Wenezueli przez lata poruszał się sprawnie po politycznych salonach podczas prezydentur Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro. El-Aissami rysuje się jako postać o dwóch twarzach. Z jednej strony zdeterminowany polityk, z drugiej osoba oskarżona przez Departament Skarbu USA o handel narkotykami i powiązania z terroryzmem. Decyzje, które podejmował na wysokich stanowiskach, przyczyniły się do wzrostu przemocy i chaosu zarówno wewnątrz więzień, jak i poza nimi. Międzynarodowe dochodzenie, którego stał się przedmiotem, rzuca cień na cały rząd Wenezueli. Jego historia pełna zwrotów akcji i niespodziewanych wydarzeń zdaje się być idealnym materiałem na film sensacyjny. Kryminalne fakty. Twoje drzwi do mrocznej rzeczywistości. Tareq el-Aissami, syn imigrantów z Bliskiego Wschodu, studiował prawo i kryminologię na Uniwersytecie Los Andes w Bogocie. Jeszcze jako student rozpoczął karierę jako aktywista, zakładając studencki ruch Utopia 78. Jako lider ruchu spotkał Adana Chaveza, brata późniejszego prezydenta Wenezueli. Wkrótce dołączył do lewicowej partii Ruch Piątej Republiki i w 1997 roku został krajowym dyrektorem młodzieży Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli. Po uzyskaniu dyplomu z prawa, el-Aissami rozpoczął pracę w sektorze publicznym i w 2003 roku został pierwszym szefem programu nadzorującego wydawanie dowodów tożsamości. W 2005 roku wziął udział w wyborach parlamentarnych i wygrał mandat w stanie Merida, zdobywając 97% głosów. Dwa lata później, w styczniu 2007 roku, został mianowany wiceministrem prewencji i bezpieczeństwa obywatelskiego. We wrześniu 2008 roku został mianowany ministrem spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Pozostał na tym stanowisku do grudnia 2012 roku, kiedy to wygrał wybory na gubernatora stanu Aragua. Podczas swojej kadencji dokonał reform w systemie więziennictwa, które doprowadziły do dużo większej swobody w organizowaniu się gangów wewnątrz więzień. W rezultacie doszło w zasadzie do przekazania kontroli nad więzieniami znajdującym się wewnątrz nich zhierarchizowanym grupom przestępczym. Przywódcy gangów, znani jako Pranes, znajdujący się na szczycie hierarchii więziennej, prowadzą swoje nielegalne działania za murami więzienia z większą swobodą niż na zewnątrz. Za więziennymi kratami zajmują się handlem narkotykami i bronią oraz organizowaniem porwań, a także dyktują, co robią strażnicy więzienni. W niektórych przypadkach mają nawet wpływ na poziom sądowniczy, decydując, którzy więźniowie zostaną uwolnieni, a którzy nie. Nielegalny handel w więzieniach rozkwitł. Pranes zaczęli pobierać podatki za każdy towar wchodzący do ich więzienia. Ceny były nawet 10 razy wyższe niż ceny rynkowe. Sklepy spożywcze, fryzjerzy i inne firmy prowadzące działalność za murami więzienia płacili podatki gangom. Rodziny więźniów i prostytutki mogły wchodzić z większą swobodą. Narkotyki i alkohol były ogólnodostępne. Nowo powstałe gangi zaczęły używać więzień jako bezpiecznych przystani. Osadzeni swobodnie wychodzili na zewnątrz, by prowadzić swoje działania. Doprowadziło to do znacznego wzrostu przemocy poza placówkami więziennymi. Zamieszki w 2011 roku w więzieniu El Rodeo w stanie Miranda ujawniły nowe dowody na mafijne struktury, które rozkwitały podczas kadencji el-Aissamiego jako ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Aby utrzymać to w tajemnicy, rząd utworzył nowe Ministerstwo do Spraw Więziennictwa, ale wydaje się, że pierwsza minister Iris Varela kontynuowała współpracę z gangami więziennymi zamiast z nimi walczyć.
Jako minister spraw wewnętrznych i sprawiedliwości El Aissami stworzył Narodową Policję Boliwariańską, która odebrała władzę lokalnym agencjom bezpieczeństwa na szczeblu miejskim i stanowym, szczególnie w obszarach kontrolowanych przez opozycję. Od tego czasu przestępczość w Caracas i innych dużych miastach znacząco wzrosła. Podczas jego rozpoczętej w 2012 roku kadencji jako gubernator Aragua, przemoc w stanie eskalowała i do dziś jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Wenezueli. Podczas kadencji El Aissamiego jako ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości doszło również do powstania bezprecedensowej liczby tzw. megabandas, czyli grup przestępczych liczących ponad 50 osób, zajmujących się porwaniami, wymuszeniami, kradzieżami pojazdów oraz handlem narkotykami. Od 2011 roku należący do Immigration and Customs Enforcement's dział Homeland Security Investigations oraz DEA prowadzą śledztwo przeciwko El Aissamiemu za rzekome pranie brudnych pieniędzy na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Libanie. Według The Wall Street Journal, El Aissami był również śledzony przez Stany Zjednoczone za domniemane działania w handlu narkotykami. Jak się okazuje, El Aissami był infiltrowany nie tylko przez rząd USA. New York Times twierdził w maju 2019 roku, że sam wenezuelski wywiad badał nielegalne interesy ministra, potwierdzając rzekomo jego związki z Hezbollahem i najpotężniejszym baronem narkotykowym w Wenezueli, Walidem Makledem. Rafael Isea, poprzedni gubernator Aragui, twierdził, że El Aissami otrzymywał łapówki od Makleda, aby przyjmować przesyłki narkotykowe w kraju. Schwytany w Kolumbii Makled przed ekstradycją do Wenezueli rzekomo powiedział agentom DEA, że w latach 2007-2012 płacił bratu El Aissamiego za pranie pieniędzy w wenezuelskim przemyśle naftowym. Makled twierdził również, że pojawienie się w Wenezueli Hezbollahu, czyli libańskiej partii politycznej radykalnych szyitów, było wynikiem działań El Aissamiego. Hezbollah jest uważany za organizację terrorystyczną przez USA, Wielką Brytanię, Kanadę i wiele innych krajów. Te oskarżenia nie zahamowały jednak kariery El Aissamiego. W styczniu 2017 roku został mianowany przez Nicolasa Maduro wiceprezydentem kraju. Oświadczenia Walida Makleda z 2010 roku, potwierdzone później przez DEA, wskazują także na to, że El Aissami był łącznikiem między Hezbollahem a rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii. Według DEA, El Aissami miał także powiązania z meksykańskim kartelem narkotykowym Los Zetas oraz zapewniał ochronę kolumbijskiemu handlarzowi narkotyków Danielowi Barrera Barrera. 13 lutego 2017 roku El Aissami został objęty sankcjami przez Departament Skarbu USA na mocy ustawy Kingpin. Urzędnicy z USA oskarżyli go o ułatwianie transportu narkotyków z Wenezueli do Meksyku i USA, a także terroryzm, pranie brudnych pieniędzy i przemyt złota. Sankcje zamroziły dziesiątki milionów dolarów rzekomo kontrolowanych przez Al-Saimiego. Dzień później kontrolowane przez opozycję Zgromadzenie Narodowe Wenezueli zagłosowało za otwarciem dochodzenia w sprawie domniemanego udziału El Aissamiego w handlu narkotykami. El Aissami zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, a prezydent Maduro bronił go mówiąc: Wenezuela odpowie krok po kroku z równowagą i siłą. Oni się wycofają i publicznie przeproszą naszego wiceprezydenta. Prezydent twierdził także, że El Aissami aresztował ponad 100 handlarzy narkotyków, z których 21 zostało wydanych Stanom Zjednoczonym. W otwartym liście opublikowanym przez New York Times El Aissami twierdził: Nie posiadam żadnych aktywów ani kont w Stanach Zjednoczonych, ani w żadnym innym kraju na świecie. Jest to absurdalne i żałosne, że amerykańskie organy ścigania, nie przedstawiając żadnych dowodów, podejmują kroki, aby zamrozić dobra i aktywa, których w ogóle nie posiadam. Prezydent Maduro wierzył w niewinność El Aissamiego tak bardzo, że mimo licznych oskarżeń utrzymał go na stanowisku do czerwca 2018 roku, a potem mianował ministrem przemysłu i produkcji narodowej.
W 2019 roku US Immigration and Customs Enforcement dodało El Saimiego do listy 10 najbardziej poszukiwanych przestępców. W marcu 2020 roku Departament Stanu USA zaoferował 10 milionów dolarów za informacje umożliwiające postawienie go przed sądem w związku z handlem narkotykami i terroryzmem. Raport Center for Secure Free Society, opublikowany w 2014 roku, twierdzi, że El Saimi rozwinął wyrafinowaną i wielopoziomową strukturę kryminalno-terrorystyczną, której zadaniem był przerzut islamskich bojowników do Wenezueli i sąsiednich krajów oraz wysyłanie nielegalnych środków z Ameryki Łacińskiej na Bliski Wschód. Struktura składa się z 40 firm powłokowych, które mają konta bankowe w Wenezueli, Panamie, Curacao, Miami i Libanie. Zadaniem sieci jest również przemyt narkotyków. W raporcie Departamentu Stanu USA z 2015 roku stwierdzono, że były wiarygodne dane świadczące o tym, że Wenezuela wspierała działalność znanych grup terrorystycznych. Prokurator okręgowy hrabstwa Nowy Jork Robert Morgenthau stwierdził, że będąc szefem ONIDEX, Wenezuelskiej Agencji Paszportowej i Naturalizacyjnej, El Saimi wydawał paszporty członkom Hamasu i Hezbollahu. Stwierdził również, że możliwe jest, że El Saimi rekrutował arabskich Wenezuelczyków do szkoleń Hezbollahu w południowym Libanie. Joseph Hamayer, dyrektor wykonawczy SFS, stwierdza, że sieć Tareka El Saimiego nie wynika z jakiejkolwiek ideologii. Struktura nie opiera się na ideologicznym powinowactwie z kimkolwiek, ale na tym, kto zapłaci więcej. W lutym 2017 roku CNN opublikowało artykuł Wenezuelskie paszporty w złych rękach, w którym opisano proceder sprzedaży wenezuelskich paszportów osobom na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, Palestynie, Iraku i Pakistanie. Według Misaela Lopeza Soto, byłego pracownika ambasady Wenezueli w Iraku, rząd wenezuelski sprzedawał autentyczne paszporty osobom z Bliskiego Wschodu. Wenezuelski paszport umożliwiał dostęp do 130 krajów na całym świecie bez wymogu wizy. Lopez dostarczył CNN dokumenty pokazujące, jak jego przełożeni próbowali tuszować sprzedaż paszportów, które kosztowały na czarnym rynku między 5 a 15 tysięcy dolarów za sztukę. Poufny raport wywiadowczy uzyskany przez CNN połączył El Saimiego ze 173 paszportami i dowodami tożsamości wydanymi między 2008 a 2015 rokiem osobom z Bliskiego Wschodu, z których niektórzy byli związani z Hezbollahem. Rząd Wenezueli nie zbadał zarzutów postawionych przez Lopeza, lecz wszczął przeciwko niemu dochodzenie za przeciek poufnych dokumentów. Po opublikowaniu raportu prezydent Maduro zażądał, aby CNN opuściło Wenezuelę, twierdząc, że telewizja próbowała manipulować Wenezuelczykami. Kolejne zarzuty i oskarżenia spowodowały, że Tareq El Saimi został objęty sankcjami przez kilka krajów. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył na niego sankcje 13 lutego 2017 roku na mocy ustawy Kingpin, oskarżając go o ułatwienie przemytu narkotyków z Wenezueli do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, zamrażając dziesiątki milionów dolarów aktywów rzekomo kontrolowanych przez El Saimiego. Kanadyjskie sankcje z tego samego roku dotyczyły naruszenia porządku konstytucyjnego po wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego Wenezueli w 2017 roku. Unia Europejska nałożyła na El Saimiego sankcje 25 czerwca 2018 roku, zamrażając jego aktywa i zakazując mu podróżowania wewnątrz wspólnoty. Unia stwierdziła też, że kiedy El Saimi był wiceprezydentem Wenezueli, służba wywiadowcza SEBIN pod jego dowództwem dopuściła się zatrzymań i śledztw politycznych, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz tortur, co rażąco łamało prawa człowieka. Szwajcaria nałożyła sankcje na El Saimiego 10 lipca 2018 roku, zamrażając jego aktywa i nałożyła zakaz podróżowania, powołując się na te same powody co Unia Europejska.
W obliczu tych zarzutów i oskarżeń sytuacja Tareka El Aissaimiego wydaje się coraz bardziej skomplikowana. Jego długotrwałe powiązania z przestępczością zorganizowaną i zarzuty o handel narkotykami oraz terroryzm rzucają długi cień nie tylko na niego, ale i na cały wenezuelski rząd. Przez lata El Aissami zdawał się być nietykalny, pnąc się z łatwością po szczeblach władzy pomimo kontrowersji. Po nagłej rezygnacji ze stanowiska ministra ropy naftowej w marcu 2023 roku i coraz bardziej intensywnych dochodzeniach międzynarodowych, można przypuszczać, że era jego nietykalności dobiega końca. Aresztowanie jego bliskiego współpracownika Joselita Ramireza oznacza prawdopodobnie utratę wsparcia prezydenta Maduro, co może być początkiem końca jego wpływów w wenezuelskiej polityce. Historia Tareka El Aissaimiego, pełna intryg, kontrowersji i skandali, przypomina o złożoności i niejednoznaczności świata polityki, gdzie władza i przestępczość często idą ze sobą w parze. Niezależnie od tego, jak potoczą się dalsze losy El Aissaimiego, jego postać i działalność na zawsze pozostaną kontrowersyjnym rozdziałem w historii Wenezueli.